jest Szemanowie taka szkoła, która codziennie uczniów woła. Ma piękne imię Wyspiańskiego, szkoła przyjaciel dla każdego. Od rana dzwonek dzieci woła, tęskni za nami kochana szkoła. Czekają w niej nauczyciele i wiele by tu można mówić, lecz wszyscy przecież dobrze wiecie, że drugiej takiej nie ma na świecie. Kochani nauczyciele, w dniu waszego święta posłuchajcie, co powiedzieć chcą dziecięta. Zapomnijcie o wybrykach i wyskokach, o tym, że wszystko psujemy w mgnieniu oka. Przepraszamy za te figle, za te psoty, przepraszamy za problemy i kłopoty. Przepraszamy za te wszystkie przykre dni. Pamiętajcie, że to złego to nie my. Dziś błagamy o chwileczkę zapomnienia i prosimy was, przyjmijcie te życzenia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie pragniemy złożyć wyrazy uznania za codzienną pracę wkładaną w wykształcenie nas, młodego pokolenia. Składamy serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie nas, młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw. Jesteśmy wdzięczni za uśmiech, serce i cierpliwość. Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem. Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie, za poświęcony czas i przekazaną wiedzę, za każdy pierwszy krok wprowadzając nas w krąg nowych, nieznanych spraw. Życzymy Pani tak, jak nikt nie życzy, spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, szczęścia i słodyczy. Życzymy, tak jak życzy dobra wróżka, by spełniły się życzenia, które mieszkają na dnie serduszka. Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swoją siłę, że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejszych dniach. Życzymy naszym drogim nauczycielom, by każdy dzień był miły dla was, by ranny budzik w srebrnych dźwiękach układał w takt piosenki. Wiatr wam pachnie, śmiech was szumiał, by każdy w klasie was zrozumiał.